każdy z nas spotkał w swoim życiu choć jedną osobę, którą potocznie nazywamy odklejką. Generalnie nikt nie ogarnia, jakie procesy zachodzą w głowie tejże persony, a jej niezrozumiałe działania wpędzają nas w głęboką konsternację. Myślę, że 90% społeczeństwa pomyślało choć raz: nie no, bardziej odklejonej osoby na tym świecie nie znajdę. Poznajcie Starstable. Naprawiliśmy 60 błędów, ale dodaliście 80 kolejnych. Za to damy wam pełno nowych kodów. Ale wiecie, że połowa nie działa? Taki mały wypadek przy pracy. Już to naprawiamy. Oj, wywaliło polskie serwery. Trochę przykre, że jedynym sposobem na przyciągnięcie uwagi graczy jest rzucenie miliona kodów po paręnaście starcoinsów. Kuźwa, gdybym nie robiła dla was tych shortsów, to już dawno bym się zarąbała w akcji. Naprawdę wolałabym dostać ten jeden porządny kod i nie musieć co chwilę sprawdzać, czy wyszedł jakiś nowy i męczyć się z zapamiętaniem, który już pisałam. Plus jeden, byczku. Szybciutki apel, który nikogo nie obchodzi, specjał na tysiaka subów jest w trakcie produkcji. Czy zabrałam się za niego definitywnie za późno? Jest to kwestia sporna. Czy materiał wyszedł tak długi, że powoli nie ogarniam, jak go zmontować? Możliwe. Dobra, koniec przynudzania, lecimy zobaczyć lążowanie kunia na smyczy. Ty kurde, ile PD? Zaraz się okaże, że to będzie najskuteczniejszy sposób trenowania koni. Ej, od kiedy w lążowaniu używa się wodzy? To jakaś nowa dziedzina treningu, o której nie wiem? Trochę sztywno chodzi, nie uważasz, super wykwalifikowana trenerko? Nie. Jak mi się we łbie zakręciło, Jesus, więcej tego nie robię. To zamach na mój błędnik. Pozwę cię. Możemy go robić w nieskończoność? Aha, to już nie jest najbardziej opłacalny sposób treningu. Aby zrozumieć, czym jest ryneczek Lidla, trzeba przyjrzeć mu się bliżej. Kurde, może te gigaczady mnie nie zobaczą. A co to za nielegalne zgromadzenie? Proszę pani, oni poszli razem do budy. Dzień dobry. Dobry, dobry. Czy wie pani, gdzie żyją foki? Foki pospolite przebywają głównie w wodach płytkich, w pobliżu piaszczystych plaż, w przesmykach, ujściach rzek i na małych wysepkach. Dziunia, aresztujecie. Czy jestem w stanie stwierdzić, czy te zestawy były już wcześniej w grze? Nie. Czy zależą od tego nasze dalsze losy? Śmiem zaprzeczyć i dalej mieć wywalone. O, widzicie? Mówiłam, że będą przeceny. Jak dobrze, że mnie macie i wiecie o takich rzeczach wcześniej. W sumie to się zastanawiam, czy któregoś nie wziąć. One eternity later. Matko ryneczkowa, szkoda mi hajsu nawet na fryza. Słuchaj, Nadziunia, dzisiaj ci odpuszczę, ale robię napad na twój sierociniec. Dawaj mi wszystkie foki. Kurde, ale jak to 650? Ale potem ich nie będzie. Ale trochę przesada. Ale kiedyś pewnie więcej kosztowały. Dobra, na razie tyle. Dajcie znać, czy kupiliście wszystkie, czy nie warto. Dlaczego ta kanciosta szkarada ma w sobie więcej uroku niż te wszystkie nowe zwierzaki? Ale smogu w tym mieście. Pora na eksperyment społeczny. Skutki smogu w Jarlaheum. Jak pani dzionek mija? Proszę? Jak pani dzień mija? Anna.